Szanowni organizatorzy, gospodarze, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę przed państwem dzisiaj wystąpić. Tym bardziej, że przez dwie poprzednie edycje występowałem tutaj jako słuchacz, jako osoba, która chłonęła od państwa wiedzę. Uczyłem się o tym, jak funkcjonuje branża, na czym polega delegowanie, z jakimi wyzwaniami tak naprawdę mierzy się ten sektor, więc tym bardziej cieszę się, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale też i wyzwanie, jak za chwilę państwo zobaczycie, dyskutować o jednym z trudniejszych tematów, jakim jest transgraniczna opieka domowa. Szczególnie opieka w tym wymiarze live-in. Dla osób, tych państwa, którzy nie wiecie, mówimy o opiece ze wspólnym zamieszkaniem, kiedy rzeczywiście zacierają się granice i opiekun staje się niejako członkiem rodziny, którą się zajmuje. Tym bardziej się cieszę, szanowni państwo, i tutaj ukłony do pana Stefana Szwarca, który od kilku lat włącza nas, badaczy. Możemy z państwem się dzielić tą wiedzą, dyskutować wspólnie. Również dziękuję tym wszystkim z państwa. Wiem, że państwa jest sporo na sali, z którymi ja miałem okazję rozmawiać, bo rzeczywiście to dzielenie się wiedzą i to, że dzisiaj ja mogę państwu powiedzieć o tych wynikach badań, o tym, czego ja się nasłuchałem w 2019 roku, ale również rozmów, które z państwem przeprowadzałem i o tym chciałbym dzisiaj pokrótce powiedzieć. Zanim zaproszę i przedstawię panelistów, pozwólcie państwo, że zacznę od prezentacji, później państwo zrozumiecie, dlaczego akurat te, a nie inne osoby zostały zaproszone do dzisiejszego panelu. Idąc dalej, szanowni państwo, zastanawiałem się, co przez tak krótki czas powiedzieć państwu o opiece domowej. Są wśród nas, są wśród publiczności, wśród państwa osoby, które znają się na tym temacie znacznie lepiej niż ja. Zajmujecie się państwo wysyłaniem, delegowaniem pracowników do sektora opieki domowej. Cieszę się bardzo też, że dzisiaj sporo padło o rolnictwie, o delegowaniu pracowników do sektora rolnego, ponieważ ja, inspirując się taką koncepcją w studiach nad badaniami nad rolnictwem, agriculture exceptionalism, postanowiłem poszukać odpowiedzi, to jest moje własne autorskie podejście, na ile wyjątkowa jest branża opieki domowej, na ile te usługi, którymi państwo zajmujecie się na co dzień, są rzeczywiście specyficzne, wyjątkowe i niepowtarzalne, a co za tym idzie, wymagają zupełnie odrębnego podejścia, przygotowania i zaadresowania pewnych kwestii. I przygotowałem dla państwa, to nie jest katalog zamknięty, 10 punktów, które według mnie są szczególnie istotne, jeśli mówimy o usługach opieki domowej. Dlaczego te usługi są opiekuńcze? Nawet rozmawiając jeszcze w sobotę z właścicielem z jednej firmy, też słyszałem wielokrotnie, powtarzał mi, że ta usługa jest zupełnie inna niż wszelkie, które możemy spotkać w gospodarce. Czy to inne usługi, czy też inna praca, czy to praca w rolnictwie, usługi opiekuńcze rzeczywiście są wyjątkowe. I przede wszystkim, szanowni państwo, w pierwszym punkcie pokazuję kwestię zacierania się granic pomiędzy tym, co profesjonalne, tym, co prywatne, ponieważ usługi w tym modelu, o którym państwu opowiadam, czyli live-in, czyli ze wspólnym zamieszkaniem w gospodarstwie domowym, one są na tyle wyjątkowe, że bardzo szybko zaciera się granica pomiędzy takim typowym stosunkiem, no oczywiście nie można tu mówić o stosunku pracy, o czym za chwilę też będziemy dyskutowali, ale zaciera się granica pomiędzy byciem pracownikiem, byciem pracodawcą, podopiecznym. To jest rzeczywiście bardzo trudna kwestia. Tu wchodzą kwestie intymne, wchodzi też kwestia zażyłości relacji, które oczywiście z pewnym czasem mogą się wykształcić podczas świadczenia takiej usługi. Kolejne, szanowni państwo, i to dla nas badaczy jest niezwykle istotne, jest to jeden z tematów czy obszarów aktywności, który bardzo ciężko jest uchwycić, trudno zbadać. Jako ciekawostka, ja będę głównie państwu mówił o tej perspektywie polsko-niemieckiej oraz polsko-ukraińskiej, ale mogę państwu powiedzieć taką ciekawostkę z badaczy, którzy zajmują się na przykład badaniem tych usług domowych, transgranicznych usług domowych w krajach arabskich. Tam jest bardzo trudno nawet dotrzeć do samych opiekunek i opiekunów, ponieważ badania są na przykład przeprowadzone z balkonu. To znaczy badacz, badaczka stoi na dole pod blokiem, ponieważ tam rzeczywiście można mówić o formach współczesnego niewolnictwa. Do tego niewolnictwa jeszcze, szanowni państwo, wrócę, od razu powiem, też tutaj będzie mój apel do mediów o używanie też, uważanie, jakich słów się używa i czy to jest współczesne niewolnictwo, a mogę państwu powiedzieć, że nie, ponieważ same opiekunki, z którymi rozmawiałem, też często uważają, że to nie jest praca niewolnicza. Ale do tego jeszcze przejdę, szanowni państwo. No właśnie, ta szara strefa, tak? Tutaj padło dzisiaj informacja, że około 250 tysięcy polskich pracowników, pracowniczek pracuje w Niemczech w sektorze opieki.
liczb tak naprawdę dokładnych nie mamy. To się łączy też z tym wcześniejszym punktem. Ciężko jest zweryfikować tak naprawdę, jak wiele osób świadczy te usługi w Niemczech, czy też w innych krajach. To się łączy też, szanowni państwo, z tym, często ja słuchając też między innymi tutaj ekspertów siedzących na publiczności, proporcje 80-20. Niestety 80% to jest ta szara strefa, praca nieuregulowana, 20%, a nawet jeszcze mniej, dzisiaj słyszeliśmy o 10%, to jest rzeczywiście ta usługa świadczona legalnie, czy w możliwie wysokim stopniu legalnym, bo muszę państwu też powiedzieć, wiele osób, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, podkreślali, że tak naprawdę ciężko jest mówić w 100% o 100% legalności usługi opiekuńczej. Dlaczego? O tym porozmawiamy za chwilę podczas naszej dyskusji. Jedną też z takich bardzo wyjątkowych kwestii, jeśli chodzi o usługi opiekuńcze, to jest przede wszystkim brak pewności, jak długo ta usługa będzie trwała. O ile w przypadku rolnictwa można zaplanować, że zbiór truskawek będzie trwał 2-3 tygodnie, nie dłużej. W przypadku firmy produkującej żywność można zaplanować, że czas będzie wynosił x tygodni czy x miesięcy, o tyle w przypadku branży opiekuńczej, tych usług w opieki domowej, tak naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie ewoluował stan zdrowia podopiecznego czy podopiecznej. Nawet rozmawiając ostatnio, słyszałem o naprawdę skrajnej sytuacji, kiedy opiekunka nie zdążyła dojechać do podopiecznego, ponieważ podopieczny już odszedł. To jest niestety bardzo trudna sytuacja, ale też trzeba o niej pamiętać i pamiętać też przy dyskusji, jak trudno jest uregulować tą branżę i tutaj rzeczywiście brak spójnej zgody, czy jakby brak wspólnego rozwiązania, w jaki sposób te usługi powinny być świadczone, to znaczy na podstawie jakiego dokumentu. Tak? Są zwolennicy mówiący, powinna być to umowa o pracę, ale tak naprawdę jeśli zastanowimy się, jakie przesłanki występują, jak wygląda ta praca na co dzień, jakie relacje zachodzą pomiędzy podopiecznym a opiekunem, raczej nie pracownikiem, nie pracodawcą, rzeczywiście jest to bardzo skomplikowane i brakuje jednej wizji, jaki kontrakt przyjąć. Chociaż można się zainspirować i być może o tym też uda nam się dzisiaj podyskutować podczas panelu, jakie rozwiązania można wdrożyć. Być może właśnie zainspirowanie się branżą rolniczą i umową o pomoc przy zbiorach w rolnictwie, która funkcjonuje od kilku lat, dokładnie od 2018 roku. Być może poszukanie takiego rozwiązania w branży opiekuńczej byłoby odpowiedzią na te problemy i te wyzwania, z którymi się branża mierzy. Oczywiście innym problemem, szanowni państwo, jeśli dyskutujemy o transgraniczności usług opiekuńczych i pracy świadczonej przez pracowników cudzoziemskich w gospodarstwach domowych, należy pamiętać też, jak bardzo wpływają kwestie związane z prawem pobytowym w danym kraju. Tutaj państwu piszę o tym wymiarze jakościowym i ilościowym, jeśli chodzi o dostęp do pracowników. Proszę pamiętać, że w przypadku na przykład Ukraińców, którzy jeszcze przed 2022 rokiem podejmowali pracę w branży opiekuńczej, bardzo często długość pobytu była związana wprost z dokumentem pobytowym. To mogło być 6 miesięcy, to mogło być może rok, może dwa, w zależności od zezwolenia na pracę, ale rzeczywiście tutaj pojawiał się duży problem. Tak? Kiedy rzeczywiście podopieczny był w dobrym stanie i wymagał dłuższej opieki, niestety dochodziła kolizja, że ten opiekun, opiekunka musieli na przykład wrócić do kraju, przeczekać pół roku, być może rok i ponownie wrócić do Polski. To rodziło rzeczywiście duże wyzwania, jeśli chodzi też o kwestię tego, jak wygląda dostęp do prawa. Szanowni państwo, też chciałbym, żeby podczas tego naszej dyskusji za chwilę wybrzmiał aspekt, jak w bardzo trudnej sytuacji znajdują się przede wszystkim podopieczni i niemieckie rodziny, czy też te rodziny, które stają się odbiorcami tych usług. Niestety obserwuje się bardzo niski poziom zrzeszenia czy uzwiązkowienia tych rodzin, ponieważ ciężko sobie wyobrazić, że osoby starsze, osoby często zależne, jeśli mówimy tutaj o opiece długoterminowej, będą w stanie pójść na spotkanie z politykiem, decydentami politycznymi, będą uczestniczyli w życiu publicznym, żeby zaadresować kwestie, które ich w największym stopniu dotykają, które bolą, które są dla nich problematyczne. Również niestety rodziny takich podopiecznych, także z różnych względów, często również z obowiązków opiekuńczych, czy jakby koordynowania tej opieki, także nie mają czasu, nie mają przestrzeni na to, żeby aktywnie uczestniczyć w życiu i na przykład lobbować na rzecz określonych rozwiązań. Szanowni państwo, kolejna kwestia, przechodząc dalej, kwestia upolitycznienia tego tematu. Mam tutaj na myśli raczej zaadresowanie kwestii na agendzie polityk publicznych, tego w jaki sposób kwestia opieki domowej świadczona zwłaszcza przez pracowników cudzoziemskich jest postrzegana przez polityków. Czy politycy w ogóle coś wiedzą na ten temat? I muszę państwu powiedzieć, przepraszam za trochę prywaty, przez kilka ostatnich lat, przez 5 lat do rozprawy doktorskiej zajmowałem się właśnie tym, jak politycy postrzegają opiekę długoterminową, nie tylko transgraniczną,
głównie patrzyłem na ten wymiar transgraniczny i niestety doszedłem do smutnej refleksji po 70 wywiadach z bardzo różnymi ekspertami, decydentami, politykami prawej i lewej strony, że tak naprawdę nikt tego tematu nie widział. Oczywiście było kilka osób, które dostrzegały ten temat, raczej tutaj na tym naszym lokalnym podwórku, ale niestety nie było woli politycznej, nie było zainteresowania, żeby coś się zadziało. A często zmiany polityczne zachodzą w krajach, tutaj mam na myśli Austrię, kiedy w 2005 bądź 2006 roku wywołany wówczas przez media skandal, kiedy kandydat na kanclerza zostało ujawnione, że zatrudnia nielegalnie opiekunkę. Wówczas w bardzo krótkim czasie, tak naprawdę w przestrzeni kilku miesięcy, udało się w Austrii wprowadzić ten model, który pewnie część z Państwa zna, czyli pracy w oparciu o samozatrudnienie. Dlatego rzeczywiście być może skandal polityczny pozwoli na to, żeby ta kwestia była zaadresowana również w Polsce, a być może także i w Niemczech. To, co jest istotne, Szanowni Państwo, ta usługa opiekuńcza jest również wyjątkowa ze względu na to, że o ile kiedy mamy kryzys, recesję gospodarczą, z którą w części się mierzymy już dzisiaj, można zrezygnować i będzie to odczuwała branża turystyczna. Zmniejszą się wyjazdy, być może inne branże dóbr luksusowych, chociaż z tymi wcale tak nie jest, ale w przypadku usług opieki domowej, choć brakuje badań, są pewnego rodzaju przykłady pokazujące, że z usług opieki domowej raczej nie rezygnuje się w pierwszej kolejności. To jest rzeczywiście kwestia, zależy dużo od stanu zdrowia podopiecznego, ale w rzeczywistości tak naprawdę poszukuje się innych rozwiązań. Być może przejście do szarej strefy i to też muszę Państwu powiedzieć, z rozmów, jakie prowadzę w ostatnich miesiącach, rzeczywiście słyszę od Państwa, którzy tutaj jesteście, że jest to duży problem, szukanie przez niemieckie rodziny tańszych rozwiązań, często, no właśnie, czyli powrót do tej szarej strefy, która niestety cały czas dominuje, jeśli chodzi o tą przestrzeń polsko-niemiecką transgraniczną. To jest rzeczywiście duże wyzwanie. Jako ciekawostka mogę też Państwu powiedzieć badania z 2007, obejmujące kryzys w Hiszpanii z 2007 roku. Dzisiaj też była dyskusja o Hiszpanii, ale nie o branży opiekuńczej. Tam rodziny rzeczywiście hiszpańskie w ostatniej kolejności decydowały się na rezygnację z usług cudzoziemek, które wykonywały prace opiekuńcze. Co więcej, nawet ta branża okazała się na tyle stabilna i dochodowa, że wiele migrantek, które traciły pracę w Hiszpanii, decydowały się wchodzić do domestic work sektor i tam rzeczywiście znajdowały bez problemu pracę. Ostatnia kwestia, Szanowni Państwo, to o czym już mówiłem, czyli brak powszechnie akceptowalnej kwestii, w jaki sposób uregulować funkcjonowanie, zatrudnienie legalne w branży opiekuńczej. Myślę, że również o tym dzisiaj podyskutujemy. Tym bardziej cieszę się, że udało się zaprosić nam do tego panelu przedstawicieli kilku różnych stron, różnych aktorów. I właśnie, Szanowni Państwo, teraz o tych aktorach chciałem Państwu powiedzieć, zanim przejdę do dyskusji z naszymi szanownymi panelistkami i panelistami. Chciałem Państwu powiedzieć kilka słów, ponieważ Państwo oczywiście macie też dużo lepszą wiedzę, jak to wygląda w praktyce funkcjonowanie, jacy aktorzy są kluczowi, tak? Od kogo zależą, jak ta usługa jest świadczona, zarówno w wymiarze ilościowym, ale też jakościowym, o którym dzisiaj będziemy dyskutowali. W takim bardzo prostym modelu, Szanowni Państwo, mamy dwóch aktorów, którzy są kluczowi. Opiekun oraz podopieczny. To może być osoba zależna, to może być osoba w starszym wieku, chociaż nie zawsze. Wiem, że też Państwo zajmujecie się wysyłaniem pracowników do osób, które na przykład ze względu na stan zdrowia w wieku jeszcze mobilnym, przedemerytalnym wymagają wsparcia. I rzeczywiście te relacje, Szanowni Państwo, są podstawowe, to są rzeczywiście korowi aktorzy, od których wszystko zależy i bez których, szczególnie tutaj mam na myśli opiekunki, opiekunów, tej usługi opiekuńczej nie dałoby się zapewnić. Ale to jest, idziemy, Szanowni Państwo, dalej. Tutaj też powinienem dodać, przepraszam, współtwórcą, czy głównym też jakby inicjatorem tego modelu jest pan Tomasz Piłat, który za chwilę będzie z nami uczestniczył. Ja tylko minimalnie zmodyfikowałem to, rozmawiając z panem Tomaszem. No właśnie, dochodzą, Szanowni Państwo, kolejne instytucje, kolejni aktorzy, którzy są niezwykle istotni, czyli mamy rodzinę podopiecznego, która również, jak Państwo widzicie, wchodzi w relacje zarówno z opiekunem, no oczywiście z podopiecznym jak najbardziej, jeśli te relacje są dobre, to świetnie, chociaż rozmawiając z wieloma opiekunkami i opiekunami, ponad 40 osób w ostatnich 2 latach, rzeczywiście słyszałem bardzo różne sytuacje, kiedy tej rodziny po prostu nie ma lub jak jest, wtrąca się i jest to również wyzwaniem dla tego, jak ta usługa jest świadczona. Mamy też, Szanowni Państwo, w przypadku Niemiec tutaj eksperci
O tym pewnie powiedzą więcej. Mamy instytucje, które też przychodzą, odwiedzają gospodarstwa domowe, odwiedzają osoby zależne, często świadczą też usługi i też współpracując niejako z podopiecznym. Tak? Tutaj rzeczywiście może nie pojawiła się ta strzałka pokazująca, jakie relacje zachodzą, ale rzeczywiście jakby skumulowanie różnych aktorów, mnogość instytucji, które pojawiają się w przypadku opieki, jest rzeczywiście bardzo duża. Ale szanowni państwo, idziemy dalej. Nie będzie łatwo, niestety. Myślę, że ci z państwa, którzy przyszli z pytaniami i oczekując gotowych odpowiedzi, myślę, że niestety nie uda nam się tego zrobić, ze względu na to, że więcej pytań może się jeszcze pojawić i zrodzić podczas naszej dzisiejszej dyskusji, ale też tego modelu, który państwu prezentuję tutaj również w imieniu pana Tomasza Piłata. Dochodzą, szanowni państwo, te podmioty, które są też szczególnie istotne, zwłaszcza jeśli mówimy o tej współpracy polsko-niemieckiej. Firma opiekuńcza w Polsce oraz ta firma, firma współpracująca, nie wiem tak naprawdę jak powinno się ją nazwać na gruncie naszego polskiego języka. Z języka angielskiego nazywamy ją z reguły brokering agencies, czyli taka firma pośrednicząca, bez której często ta usługa nie mogłaby się odbyć. Chociaż też wiem i to z moich badań wynika, że część firm opiekuńczych, które działają w Polsce, decyduje się na przykład na bezpośrednie świadczenie usług bezpośrednio do rodziny niemieckiej, niekoniecznie współpracując z tą firmą, ale kiedy zaczynałem moje badania w 2016, 17, 18 roku, rzeczywiście ten model współpracy polskiej i niemieckiej firmy był szczególnie silny, istotny, aczkolwiek zaraz też będziemy o tym jeszcze mogli podyskutować. No i szanowni państwo, dalej utrudniając, pojawia nam się instytucje prawa polskiego. Mamy trzy przede wszystkim podstawowe: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, ale także inspekcje pracy, które również są istotne, o których również była dzisiaj mowa i jutro podczas warsztatów także państwo będziecie mieli okazję usłyszeć, jak to wygląda. Ale dlaczego mówimy o tym wymiarze polskiego prawa? Ponieważ należy też pamiętać o prawie niemieckim, które również się pojawia w tej całej układance. Komplikujemy sobie jeszcze dalej sprawę. Jak państwo widzicie, mamy też kolejne instytucje, słynny już i dobrze państwu znany Zollamt, sądy niemieckie, które również wydają orzeczenia i prawdopodobnie będzie coraz więcej tych orzeczeń, które mówią o samej usłudze opiekuńczej. Tutaj przede wszystkim to orzeczenie słynne sprzed kilku lat w sprawie opiekunki bułgarskiej wydanej przez sąd berliński. Rzeczywiście sprawa się komplikuje, szanowni państwo, jeśli musimy uwzględnić te dwa, a tak naprawdę trzy porządki prawne, makroreżimy, jeśli mówimy tutaj o tym, co wpływa tak naprawdę, co warunkuje tą usługę, jak ona jest świadczona. No przede wszystkim Unia Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, ale także Trybunał Sprawiedliwości. Dzisiaj już wiele było powiedziane. Państwo mieliście okazję usłyszeć o tym, jak wiele było wydanych orzeczeń dotychczas, jak one też wpływają na samą praktykę świadczenia usług transgranicznych. Rzeczywiście obraz mocno nam się komplikuje. Trzeba uwzględnić bardzo wiele różnych interesów, bardzo wiele różnych przykładów, tak, zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma też interes w tym, żeby pracownicy, pracowniczki, które wyjeżdżają z Polski, były ubezpieczone tutaj na gruncie prawa polskiego. Zollamt również instytucja, która broni swoich praw, broni swoich interesów. I rzeczywiście, szanowni państwo, praktyka pokazuje, bardzo często dochodzi do różnego rodzaju konfliktów, napięć, o których też już była dzisiaj mowa i myślę, że jeszcze będzie dyskutowane. Idąc dalej, szanowni państwo, dokładamy kolejnych aktorów, którzy również odgrywają coraz ważniejszą rolę. Polskie i niemieckie związki zawodowe. Cieszę się bardzo, że łączy się z nami pani Rusłana Pobieżnik, która co prawda reprezentuje inicjatywę pracowników i pracowniczek ukraińskich, więc to będzie też dla nas istotne. Tutaj na tym wykresie skupiamy się na tej perspektywie polsko-niemieckiej. To, co jest istotne, szanowni państwo, warto pamiętać, że te instytucje odgrywają rzeczywiście coraz ważniejszą rolę, szczególnie inicjatywa Fair Mobility i też współpraca polskich i niemieckich związków zawodowych w branży opiekuńczej również miała miejsce. Związki. Tutaj, szanowni państwo, nie definiujemy, czym są te związki. To jest zarówno inicjatywa mobilności pracy, to są również inne związki, które funkcjonują w Polsce, czy też po stronie niemieckiej, ale to są również, szanowni państwo, ja bym tutaj potraktował, że to są także pewnego rodzaju nieformalne inicjatywy opiekunów i opiekunek. Tak? Prawdopodobnie państwo wiecie, opiekunki są bardzo dobrze wyposażone w takie technologiczne umiejętności, często publikują na otwartych bądź zamkniętych forach. Ja mam być przyjemność bycia członkiem kilkunastu takich forów i rzeczywiście obserwowania dyskusji. To jest rzeczywiście wzajemna wymiana dobrych i złych praktyk, też informacje mówiące, z tą firmą nie warto wyjeżdżać, ta firma gwarantuje takie i takie
warunki zatrudnienia, ale również też pewnego rodzaju takie zrzeszanie się, stowarzyszanie i często też dzielenie wspólnoty interesów, szukanie rozwiązań, w jaki sposób danym osobom pomóc. To nie jest, szanowni państwo, koniec, ponieważ jeszcze dochodzi nam jeden ważny wymiar, mianowicie media. Tutaj już zasygnalizowałem, szanowni państwo, że ten temat usług opiekuńczych staje się coraz ważniejszy i rzeczywiście dobrze, że tak się dzieje. Warto jednak pamiętać i pokazywać nie tylko tą większościową stronę, czyli rzeczywiście tych praktyk nieformalnych, tak, 80 czy nawet 90% firm, które robią to w zły sposób, powiem tak w skrócie. Warto, żeby rzeczywiście pokazywać rzetelny obraz, pokazywać również dobre praktyki, które mają miejsce i na pewno nagłaśniać te sprawy, które pokazują rzeczywiście, że można być dobrym pracodawcą dla dobrego pracownika. Więc rzeczywiście warto o tym pamiętać i tutaj też mój apel do mediów. Warto też porozmawiać i na pewno uwzględniać większą liczbę rozmówców i nas, badaczy, być może także pytać o to, czy rzeczywiście zasadne jest mówienie o współczesnych niewolnicach. Taki artykuł w jednym z tygodników kilka lat temu się pojawił jeszcze przed pandemią. Ja przewrotnie zadałem to pytanie 40 opiekunów i opiekunek. Tylko jedna osoba w części się zgodziła, że jest to praca niewolnicza. Pomimo, że często opiekunki i opiekunowie doświadczali złego traktowania czy wykorzystywania w pewnym stopniu przez firmy, z którymi wyjeżdżały, z reguły firmy te Letterbox Companies czy inne firmy nieuczciwe, a tak naprawdę mówili, że to nie jest praca niewolnicza, że wcale nie zachodzą tu żadne przesłanki do tego, że mówimy o pracy niewolniczej. Nie lubią być traktowani polscy pracownicy w opiece domowej właśnie z takiej kategorii. I szanowni państwo, na koniec politycy, badacze, prawnicy, ale także instytucje szkół wyższych czy też inne. Tu rzeczywiście to, co już mówiłem, bardzo się cieszę, że my jako badacze jesteśmy zapraszani do państwa, że możemy z jednej strony chłonąć tą wiedzę i szapoba dla tych wszystkich państwa, którzy znajdowali czas, żeby z nami się dzielić swoją wiedzą. Rzeczywiście warto, żebyśmy razem współpracowali, pokazywali, diagnozowali problemy, z którymi państwo się borykacie. Rzeczywiście ta współpraca jest niezwykle istotna, żebyśmy pokazywali, jak w rzeczywistości wygląda ta perspektywa, czego brakuje, jakie są problemy, jakie są główne wyzwania. O tym chciałbym teraz, szanowni państwo, porozmawiać i już przejść do panelu dyskusyjnego. Przepraszam za to być może przedługie wprowadzenie. Pozwolę sobie zostawić przy tym wykresie, który jest pewnego rodzaju uproszczeniem. Mam nadzieję, że być może w czasie przerwy kawowej padną pytania lub propozycje, kogo jeszcze powinniśmy tutaj dodać, ponieważ nie jest to model skończony. Chciałbym teraz, szanowni państwo, zaprosić panelistów i panelistki, które przyjęły zaproszenie. Dr Ewa Palenga-Mullenbeck z Goethe Uniwersytetu we Frankfurcie w Niemczech. Panią Adę Zaorską, reprezentującą polską firmę wysyłającą opiekunki do Niemiec, ale również zatrudniającą opiekunki w Polsce. Panią Marzenę Brinkmann, również ekspertkę i przedsiębiorczynię z Niemiec, która reprezentuje tą perspektywę niemiecką. No i oczywiście pana Tomasza Piłata, założyciela i prezesa Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej. Widzę, że pan Tomasz do nas idzie. I oczywiście prelegentów i prelegentki, którzy łączą się z nami online, czyli wspomniana już przeze mnie pani Rusłana Pobierzeźnik, inicjatywa pracowniczek i pracownic domowych. Zapraszam. Ekspertka zajmująca się również opiekunka, więc cieszę się tym bardziej, że pani Rusłana z nami jest, pomimo że w tej chwili przebywa w Ukrainie, tym bardziej doceniam, że może się z nami tutaj połączyć. No i oczywiście last but not least Adam Rogalewski, doktor Adam Rogalewski, reprezentujący perspektywę związków zawodowych, jeśli chodzi o publiczne służby i też wieloletni badacz, jeśli chodzi o kwestie związane z branżą opiekuńczą. Także szanowni państwo, witam jeszcze raz. Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia. Cieszę się, że widzimy się z naszymi prelegentami i prelegentkami online. Ja pozwolę sobie teraz zająć miejsce i zadać kilka podstawowych pytań, które oczywiście omówiliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że wywiąże się z tego owocna dyskusja. Słychać. Dziękuję jeszcze raz, szanowni państwo. Pozwólcie, szanowni państwo, że zacznę od Adama Rogalewskiego, który łączy się z nami online, żebyśmy nie stracili połączenia, i Adama. Pierwsze ogólne pytanie, Adamie, które też skieruję do nas wszystkich, jak tutaj siedzimy. Gdybyś mógł powiedzieć, jak z perspektywy twoich badań, twoich też raportów, publikacji i też jakby tej aktywności na poziomie Unii Europejskiej, jakimi głównymi wyzwaniami możemy się borykać, jeśli chodzi o tą transgraniczną opiekę domową, zwłaszcza w perspektywie przyjęliśmy sobie wspólnie najbliższych 7 lat, czyli do 2030 roku. Z czym się będziemy mierzyli
z jakimi problemami, jeśli chodzi o ten też taki wymiar makro, ponadnarodowy, możemy się mierzyć w najbliższych latach. Bardzo dziękuję za zaproszenie i przepraszam, że nie mogę być z Państwem obecny. Z powodów zdrowotnych muszę być w Brukseli. Tak jak zostałem przedstawiony, reprezentuję Europejską Federację Związków Zawodowych Sektora Publicznego. My reprezentujemy przyszło 8 milionów pracowników w paneuropejskim regionie od Islandii do Kazachstanu. I miałem taką przyjemność wcześniej, zanim pracowałem dla EPS-u, zajmować się kwestią pracowników opieki domowej w Szwajcarii, a potem w OPZZ-cie. Jeśli chodzi o te wyzwania, to co doktor Matuszczyk powiedział, no wiemy wszyscy, że ten model właściwie jest chyba tak skonstruowany, biorąc pod uwagę ilość podmiotów, które zajmują się wysyłaniem pracowników do innego kraju, że po pierwsze nie możemy tutaj mówić o żadnym delegowaniu, tylko o oświadczeniu usług, no ale ten model sam z siebie prowadzi do różnego rodzaju wypaczeń. To znaczy, że z jednej strony ani ta rodzina niemiecka nie jest pewna, kto jest, kto zatrudnia tą opiekunkę, no ani ta polska opiekunka, czy też ukraińska opiekunka również nie jest pewna, z kim, do kogo ma się zgłosić, jeśli są jakieś nieprawidłowości w pracy. No to nie jest delegowanie, jak sami widzimy, to jest świadczenie usług. No i tutaj zaczyna się ten cały problem związany z tą sytuacją, która no jest zła dla wszystkich. No także również mi się wydaje przede wszystkim dla polskich pracodawców, którzy zajmują się delegowaniem pracowników. To, co doktor Matuszczyk powiedział odnośnie tego, jak to można rozwiązać, ja nie mam tutaj żadnych propozycji do tej sprawy, natomiast muszę powiedzieć, że kopiowanie tego, co się stało w sektorze rolnictwa, nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że zajmujemy się tutaj opieką nad człowiekiem i tutaj są zupełnie inne relacje w jakimś sensie niż wykonywanie pracy w jakimkolwiek innym sektorze, czy to jest sektor budownictwa, czy to jest sektor rolnictwa. Też mamy zupełnie innych pracowników. To jest bardzo mocna więź przyjaźni jakaś, która się tworzy pomiędzy opiekunem a opiekunką. Trzeba pamiętać oczywiście, że większość tych podopiecznych to ma demencję, już różnego rodzaju inne choroby. Więc tutaj tak naprawdę ważna jest ta więź, która się tworzy przy wykonywaniu tej opieki. Tak samo jak się tworzy oczywiście w każdym zawodzie, jeśli chodzi o usługi socjalne. To, co mogłem powiedzieć również, to mieliśmy takie przykłady na poziomie europejskim regulacji tej opieki. Wiemy, że już doktor Matuszczyk mówił o kwestii austriackiej. Oczywiście jest to zły model, bardzo mocno krytykowany przez związki zawodowe austriackie, bo to zrobione bardzo szybko, politycznie oczywiście zrobione, bo to był ten skandal. Natomiast byłem ostatnio w kontakcie z kolegami z austriackich związków zawodowych i co się okazało, że te opiekunki, które przyjeżdżały ze Słowenii, ze Słowacji, przepraszam, one nie płaciły tamtejszego ZUS-u, tak? I okazuje się, że ten austriacki ZUS teraz je ściga za to, że nie opłaciły tych swoich składek. Więc sytuacja jest taka, że ten model austriacki pokaże niedługo, że nie był dobrym rozwiązaniem. No jest rozwiązanie w jakimś sensie włoskie, gdzie kwestia dotycząca opieki jest regulowana za pomocą partnerów społecznych. I tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na bardzo ważną rolę, a mianowicie rolę europejskich partnerów społecznych albo partnerów społecznych w krajach członkowskich, tudzież związków zawodowych i organizacji pracodawców. No te kwestie muszą być dyskutowane pomiędzy nimi. Dlaczego? Dlatego, że również na poziomie europejskim będziemy mieli bardzo niedługo europejski dialog społeczny w sektorze usług socjalnych. Na poziomie europejskim mamy 43 sektorowe dialogi społeczne, dialog społeczny dotyczący górnictwa, metalurgii, zdrowia, budownictwa i w związku z prośbą czy też postulatem mojego związku zawodowego, ale także europejskich pracodawców
w usługach socjalnych powstanie taki dialog społeczny, który będzie reprezentował 11 milionów pracowników w całej Europie. I tutaj może jest też kwestia dla polskich pracodawców, żeby postarały się zostać członkiem tego europejskiego dialogu społecznego, żeby o tym rozmawiać tam. Jeśli chodzi również o inne kwestie, no to dr Matuszczyk wspomniał o tym bardzo pozytywnym wyroku sądu w Niemczech, który regulował kwestię dotyczącą czasu pracy, bo wiemy, że to jest kwestia czasu pracy. Mamy również kwestię dotyczącą europejskiej strategii na rzecz opieki, która pojawiła się we wrześniu zeszłego roku. I ta europejska strategia nawiązuje, proszę Państwa, do tak zwanych living care workers, a i tutaj też trochę odpowiedzi na prywatę, ale ta europejska strategia w komunikacji, ale również w rekomendacji, ta strategia w sensie używa tej opinii o prawach o opiekunek 24-godzinnych, którą miałem przyjemność stworzyć. Ale europejska strategia mówi, że tak naprawdę Komisja Europejska będzie zrobi przegląd dotyczący z europejskich standardów zarządzania pracą, w sensie jakością pracy również w opiece długoterminowej. I może jeszcze jedna rzecz, którą też chciałem zwrócić uwagę w tej kwestii odnośnie tych wyzwań na przyszłość. Mamy również kwestię dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy. Tutaj wiemy bardzo dobrze, że to są kwestie zajmujące się również opieką 24-godzinną i tam również mamy europejską strategię, która również ma się zajmować kwestią dotyczącą tego sektoru gospodarki. Więc to, co chciałem powiedzieć, no to przede wszystkim z punktu widzenia europejskich partnerów społecznych, ale związków zawodowych, to jest ta kwestia tego całego modelu, który nie jest w jakimś sensie zrównoważony i ja sądzę, że jeżeli będziemy mówili o przyszłości tego, to musimy zająć się tym, jak ten model, żeby był łatwiejszy, tak, no bo no nie może być tyle podmiotów zajmujących się tym. Jeszcze kolejnym podmiotem możemy dodać jeszcze oczywiście Międzynarodowa Organizacja Pracy. Mamy przecież konwencję 189 dotyczącą pracowników domowych i ta konwencja powinna być ratyfikowana przez Polskę i przez Niemcy. Natomiast to jest ta kwestia tego typu, że biorąc pod uwagę problemy, które na każdy narzeka na te problemy, nie sądzę, żeby ten model przetrwał. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, mamy według ostatnich badań Eurofound, też tego raportu europejskiej organizacji European Labour Authority, mamy przeszło 2 miliony, mamy brak 2 milionów pracowników w opiece zdrowotnej i usługach socjalnych i biorąc pod uwagę, że mamy problemy ze znalezieniem pracowników już teraz i one będą rosły, więc tak naprawdę no, trzeba będzie się zastanowić, jak dbać o tych starszych osób w ich krajach zamieszkania i ja nie sądzę, żeby opieka domowa była takim rozwiązaniem, ponieważ jest ona za droga i ona jest niewydolna na wszystkich możliwych elementach, więc trzeba będzie myśleć o tym, żeby te osoby mogły być w domach opieki, nie w sytuacji, w której jedna osoba się nią zajmuje, no bo wiemy dobrze, żeby zapewnić tej osobie dobrą opiekę i dobre warunki pracy dla opiekunki, to przynajmniej potrzeba trzech opiekunów. To tyle może z mojego moich pierwszych uwag na ten temat. Ja sądzę tak naprawdę, że biorąc pod uwagę braki w pracownikach już w opiece, które istnieją, no ten model nie będzie się w jakimkolwiek sensie rozwijał, a będzie pewnie zastępowany czymś innym. Tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękuję bardzo Adamie za przywołanie też liczb, ale też tego, co się dzieje, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo wydaje mi się, że to jest kluczowe, żebyśmy oczywiście zaadresowali też te kwestie. Pozwólcie Państwo też, że zacznę może od dr Ewy Palęgi-Mullenbeck, która tym tematem mobilności z Polski do Niemiec zajmuje się już od przeszło kilkunastu lat. Pani doktor, gdyby mogła Pani powiedzieć, no właśnie, jeśli chodzi o samą też stronę niemiecką, bo zapewne też Pani zna raporty, uczestniczy Pani też w różnego rodzaju wydarzeniach, jak to wygląda po stronie niemieckiej, jeśli chodzi o kwestie wyzwań, jakimi mierzą się dzisiaj Niemcy, jak te wyzwania są adresowane i czy są może jeszcze jakieś inne wyzwania niż te, o których mówił doktor Adam Rogalewski? Działa, tak? Dziękuję bardzo za zaproszenie, Kamilu. Również dziękuję organizatorom, no właśnie, że mogę współuczestniczyć i przyczynić się tutaj do dyskusji. Więc tak, można by spojrzeć na problem z różnych perspektyw. Może zacznę od takiej perspektywy makro, tego, że to będzie przebrzmiewać to, co zostało już powiedziane, to, co Adam Rogalewski wspomniał. Że
brakuje polityki i to, co ty, Kamilu, też powiedziałeś, że to, co widzimy, to po prostu brak polityki długoterminowej, jeśli chodzi o opiekę, i to obserwujemy w Europie, dlatego właśnie ta inicjatywa na poziomie Unii Europejskiej, zobaczymy, co z niej wyniknie. Na razie ona jest bardzo, bardzo ogólna. Wiadomo tylko, że właśnie należy stwarzać lepsze warunki, lepsze polityki, dobrą pracę dla pracowników. Tyle wyniknęło na razie z tej inicjatywy. To, co mnie bardzo martwi, to jest też brak dyskursu na temat opieki, to też wspomniałeś, i bardzo bym się cieszyła, gdyby w Polsce taki dyskurs się odbywał, takie dyskusje jak w Niemczech, gdzie kryzys opieki jest, że tak powiem, przy każdych kolejnych wyborach tematem. Mieliśmy ileś kolejnych reform, one nie są oczywiście takie, jakie powinny być, ale ten temat istnieje. W Polsce tego tematu po prostu nie ma. Mamy za niedługo wybory, za kilka miesięcy, i no tak, czyli potwierdzam to, co ty powiedziałeś. Brak siły roboczej, tu nawiążę do tego, co powiedział Adam Rogalewski. Ja inaczej troszeczkę patrzę, ja myślę, że ten model właśnie przetrwa, to znaczy zobaczymy, który model, ale zapotrzebowanie jest ogromne, to wiemy. To zostało też już wspomniane. Międzynarodowa Organizacja Pracy oblicza, prowadzi szacunki tego, ile osób pracuje, teraz może nie w opiece seniorów, tylko ogólnie w opiece domowej, i ostatnie szacunki z 2021 roku to było 75 milionów ludzi na całym świecie, pracowników, którzy pracują w tym sektorze. To jest jeden z największych rynków pracy, tak? Pracownicy domowi, głównie kobiety, 75%, coraz więcej mężczyzn jest w tym sektorze. To też jest ciekawe, również tu pomiędzy Polską i Niemcami. Ale to, co jest bardzo istotne, to drenaż opieki, to też padło już, no właśnie, to hasło, to, że mamy tu taką asymetryczność w Europie między Europą Wschodnią i Zachodnią, i to też już jest badane od wielu lat, właśnie to, że ten drenaż następuje, że powstają luki w opiece w tych krajach wysyłających, i no właśnie, to jest bardzo poważny problem. My w tym roku od stycznia mamy taki duży projekt na temat właśnie organizacji transnarodowej opieki senioralnej w Europie Wschodniej i Środkowej, i troszeczkę bliżej przyjrzymy się w różnych krajach tutaj Europy Wschodniej tej problematyce, na czym ten drenaż polega i właśnie w jaki sposób jest powiązany z mobilnością w tym sektorze. Na takim poziomie mezo powiedziałabym, że jeśli chodzi o Niemcy konkretnie, bo o to mnie zapytałeś, to wielkim problemem jest brak regulacji w porównaniu do innych krajów, na przykład Szwajcarii i Austrii. Pracowałam w projekcie badawczym, który właśnie porównywał te trzy kraje, Austrię, Szwajcarię i Niemcy, i coś, co z moją koleżanką Helmą Lutz napisałyśmy już 15 lat temu, państwo niemieckie, że tak powiem, nie patrzy. To znaczy, jest to świadoma decyzja, że się nie reguluje tego sektoru, ponieważ to jest po prostu tańsze, tak? Gdzieś tam spycha się problem na rodziny i właśnie urynkawia się, firmy sobie jakoś poradzą. I przez nie ma woli lat, politycznej. Przepraszam, nic się nie zmieniło. Tak. To się na razie nie zmieniło, choć to też już padło. Widzimy taki duży lobbying na rzecz modelu austriackiego. Chyba jeszcze nikt, to znaczy Adam Rogalewski, nie wspomniał, na czym on polega. Wszyscy patrzą, szczególnie w Niemczech, na model austriacki, który, to znaczy Austriacy już w roku, bodajże 2007, sformalizowali migrację w tym sektorze, wprowadzili pewne standardy, jeśli chodzi o edukację, czyli w swoim prawie migracyjnym wprowadzili jakby ten sektor, jeśli chodzi o finansowanie również, i ten model pokazał, że to tam właśnie można było zatrudniać pracowników, jest możliwość delegowania oraz pracy na własny rachunek, i rzeczywiście ten model pracy na własny rachunek, czyli samo zatrudnienie, zdominował rynek, to jest tak około 90%. Mimo wszystko patrzy się z takim utęsknieniem w Niemczech na ten model, on jest taki właśnie bardzo lobowany silnie, również po tym wyroku niedawnym tej bułgarskiej pracownicy, to jeszcze raz potwierdziło, że model samozatrudnienia jest tym, czego Niemcy bardzo, bardzo mocno chcą. Ja jako badacz z niepokojem patrzę na ten rozwój, ponieważ jest to z tych wszystkich modeli, uważam, najgorszy model.
ale jest bardzo korzystny oczywiście dla rodzin, dla pacjentów, rodzin. To są te dwie grupy, które ty rozróżniłeś oczywiście i dla firm jest dość korzystne. Jest to umywanie rąk właśnie od odpowiedzialności i zrzucanie odpowiedzialności na pracowników. To oczywiście myślę, że ten model też wzmocni taką asymetryczność w branży, bo jest to taka sieć jakby towarów, usług, pracy, którą tutaj widzimy i badania ostatnich lat pokazały, że między firmami polskimi i niemieckimi istnieje pewien rodzaj asymetryczności, więc przypuszczam, że jeśli ten model rzeczywiście zostanie gdzieś tam włączony w systemie niemieckim, to ta asymetryczność się dalej pogłębi. To może tu postawimy kropkę. I regularyzacja, no może później jeszcze wrócimy do właśnie do kwestii regularyzacji, w jaki sposób i no właśnie, to chciałabym powiedzieć. Nasze badania również, wydajemy teraz książkę na temat pośrednictwa w sektorze opieki w całej Europie, patrzymy na różne kraje i widzimy wszędzie taką silną formalizację, czyli te coraz silniejszą regularyzację tej branży. Mimo wszystko nie przekłada się to na warunki pracy, to znaczy, no właśnie, widzimy duży stopień prekaryzacji pracy w tym sektorze, także to nie idzie ręka w rękę. Dziękuję bardzo. Teraz zapytam pana Tomasza Piłata, który też miał przez wiele lat doświadczenie w pracy czy szkolenia opiekunów, opiekunek. Panie Tomaszu, jak będzie wyglądała, krótkie pytanie, opieka 2030 rok, już za niespełna 7 lat. Coś się zmieni, coś się może wydarzyć, takiego jak pan postrzega tą perspektywę? Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że mogę tutaj być z państwem. I ja odpowiem na to pytanie na przykładzie paradoksów branży opieki. Branża opieki, tutaj ktoś już powiedział, panie doktorze, pan to powiedział, że jest wyjątkowa. I ona jest bardzo wyjątkowa, bo opiera się na takich, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, takich dychotomiach. Z jednej strony mówimy o usłudze opieki nad osobami starszymi, czyli wszyscy się zgadzamy, że to jest bardzo ważna usługa, prawda? To jest no, coś cennego z perspektywy społecznej. A z drugiej strony mówimy o branży, którą niektórzy określają jako forgotten sektor, zapomniana branża, jako black box, czarny rynek, czarne pudełko, nie wiadomo co tam w środku jest. Branża, która w 90% jest zdominowana przez czarny rynek. Branża, dla której nie ma żadnych regulacji prawnych, w której przede wszystkim dominuje, takie hasło ostatnio padło, przypadkowość. To znaczy wiele tych relacji, które również w tym modelu, które były pokazane teraz na prezentacji, są przypadkowe, są nieplanowane, są nieregulowane. I to jest wyzwanie. To jest pierwsze wyzwanie branży opieki. Znaczy mówimy o czymś, co potencjalnie jest ważne, ale tam zainteresowani są ci, którzy byli pokazani na slajdzie. I tutaj ktoś powiedział też, że to pani doktor chyba powiedziała, że media w Niemczech, że w Niemczech mówi się o opiece domowej przy okazji wyborów każdych. I w Polsce też się mówi przy okazji wyborów, tylko się zaraz po tych wyborach zapomina o tym, że trzeba jeszcze coś zrobić. Więc to jest ten pierwszy paradoks pokazujący właśnie wagę rynku z jednej strony, a z drugiej strony brak jakiejkolwiek reakcji. Drugi, powiedziałbym, jest związany z tym modelem, który pan doktor właśnie pokazał. Z jednej strony czujemy podskórnie, że ten model nie jest najlepszy. Tutaj pan Adam Rogalewski też nawet powiedział, że on jest zły, on nie powinien tak mówić, nie przetrwa. Tylko, że on już przetrwał 15 lat i przez najbliższe 7 lat on też nie zniknie. Znaczy on będzie dokładnie taki. Może się coś w nim zmienić, ale ten model dokładnie taki zostanie. To jest drugi paradoks, czyli z jednej strony duża dynamika tego modelu, dużo tych aktorów, perspektyw, strasznie dużo perspektyw prawnych, tych porządków prawnych, które na to wpływają, a z drugiej strony przez wiele, wiele lat tak naprawdę niewiele się tutaj zmienia w istocie tego modelu. A trzecia rzecz tyczy się tego, że no właśnie, na początku tego, na jednym ze slajdów na początku tego modelu mówiliśmy o tej prostej relacji opiekun podopieczny. I to jest, mówimy o czymś tak zasadniczo bardzo prostym, jak towarzyszenie drugiemu człowiekowi w jego życiu, w jesieni życia. I można powiedzieć, że i tak się kojarzy branża opieki, że to jest coś bardzo prostego. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na ten cały ekosystem, który był później wyświetlony, to widzimy mnóstwo
interesariuszy, powiązań między nimi, porządków prawnych, które na to wpływają i ta kompleksowość tego ekosystemu stoi jakby po drugiej stronie skali, kiedy weźmiemy pod uwagę to, co tak naprawdę jest najważniejsze, czyli te fundamentalne świadczenie usług opieki, towarzyszenie drugiemu człowiekowi. Więc mamy do czynienia z takimi paradoksami. Te paradoksy są wyzwaniami dla wszystkich aktorów. Bardzo dziękuję panie Tomaszu za tą odpowiedź. To może od razu też przejdę i oddam głos pani Marzenie Brinkman, która też tutaj, jak pan Tomasz zaczął mówić o wyzwaniach takich, czy coś się zmieni, czy się nie zmieni. Pani Marzeno, jak pani postrzega branżę opiekuńczą też z perspektywy niemieckiej, czy coś się zmieni, czy zmieni się ten model, o którym tutaj dyskutowaliśmy, który nie jest doskonały, jak to też już padło. Jak pani postrzega, co się zmieni przez te 7 lat? Myślę, dziękuję za zaproszenie i możliwość zabrania głosu. My zmieniamy się od lat i nasz rynek zmienia się od lat i my dostosowujemy się do tych zmian i mamy to zadanie dostosować się do nich też w przyszłości. To, co aktualnie zmienia się, to są wyzwania inflacji, klient kliencki, bo chcę na niego dzisiaj zwrócić uwagę, ma coraz większe trudności, żeby sfinansować tą opiekę domową. I tu przyznam, że pan Rogalewski ma rację, ona będzie droga i będzie jeszcze coraz droższa. I dlatego nie będzie skierowana może do każdego podopiecznego, ale ona jest bardzo potrzebna. Tak jak powiedziała pani doktor, mamy coraz więcej osób potrzebujących i w Niemczech, i w Polsce. I ona będzie potrzebna, tylko do tego musimy się dostosować, ale tak jak powiedziałam, robimy to już od wielu lat. I potrzebujemy w tym kierunku wielu nowych pomysłów, musimy się temu wstawić, żeby właśnie to bezpieczeństwo i higiena pracy opiekunki była nadal zapewniona i po to, żeby jakość, jaką świadczymy w kierunku naszego podopiecznego, była odpowiednia. Ja myślę, że największym wyzwaniem jest motywowanie personelu opiekuńczego do kwalifikowania się, do tego, żeby brać udział w tych wspaniałych propozycjach, jakie już nasi polscy usługodawcy w kierunku opiekunów przygotowali, a więc oby nasi opiekunowie mieli te ambicje kształcenia się, poprawiania swoich klasyfikacji, dlatego że tak, nasz klient jest coraz starszy. Brinkmann Pflegevermittlung od ponad 13 lat dba o doradztwo klienckie, przygotowuje klienta do tego, żeby otrzymać tą usługę i dba również o dobre miejsca pracy. I to dbanie o te dobre miejsca pracy jest coraz trudniejsze, dlatego że mamy klientów, którzy coraz więcej tej opieki potrzebują. A więc im trudniejsze zlecenie, tym lepsza powinna być klasyfikacja personelu i myślę, że nad tym musimy pracować. Dziękuję bardzo. No właśnie kwalifikacje, wyzwania związane z przygotowaniem opiekunów. Chciałbym też, szanowni państwo, żeby w tej naszej dyskusji wybrzmiała ta druga strona, czyli kwestia tego, jak to wygląda w Polsce. I tutaj od razu skieruję się do pani Ady Zaorskiej, osoby, która ma 30-letnie doświadczenie na rynku, zarówno też tej polsko-niemieckiej perspektywie, ale też polsko-ukraińskiej, bo tą też bym chciał tutaj zaadresować i zaraz mam nadzieję pani Rusłana Pobieroźnik także jest z nami, ale pani Ado, z perspektywy pani branży i też tego, co się dzieje na polskim rynku pracy, te wyzwania będą takie same, czy są już takie same jak w Niemczech, czy w Polsce, gdzie również pani się zajmuje, ma pani wiedzę o tym rynku usług opiekuńczych w Polsce, który się dopiero wyłania, podobne, inne, jak pani by do tego podeszła, jeśli chodzi o wyzwania u nas w Polsce? Dzień dobry, ja też dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Jeżeli chodzi o sprawę polskich opiekunek pracujących w Polsce, najczęściej te opiekunki pracują na godziny, czyli one są w tym, mieszkają w swoich domach, idą na kilka godzin do podopiecznych, tam, że tak powiem, swoje czynności wykonują i wracają. W
tej chwili zaczyna się coraz szerzej otwierać rynek właśnie też 24-godzinnej opieki domowej na terenie Polski. I szczerze powiem, że o ile na początku jeszcze mogłam z panie, które Polki zainteresować tym tematem, a teraz jest coraz bardziej trudno i w tym momencie ten rynek przejmują panie z Ukrainy. Jeżeli chodzi o polską stronę, to mnie jest o wiele łatwiej, dlatego że ja tutaj mam na miejscu i firmę, i mam na miejscu osoby, które szkolące i prowadzę kursy. I mogę, że tak powiem, te dziewczyny mogą praktykę u mnie wykonać, po prostu idą z drugą opiekunką i widzą, jak to się robi. O tyle, jeżeli chodzi o Niemcy, niestety już takiej możliwości za bardzo nie ma. Jest wielki brak personelu polskiego, który chce jechać oficjalnie i legalnie do pracy. To się zaczyna już tak coraz bardziej widoczne robić. Ja bardzo chętnie chcę brać panie z Ukrainy do pracy. To będę też robić, żeby nie było wątpliwości. Troszeczkę nam ułatwiła sprawa, wiem, straszna wojna na Ukrainie, bo dzięki temu, że mam tam na terenie Niemiec mieszkania służbowe i porozmawiałam z właścicielami tych mieszkań, to dzięki temu te osoby z Ukrainy, które tam pojechały, mają tymczasowe zameldowanie i mają teraz status uchodźcy na 2 lata, mają prawo pracy i pobytu. Co, że tak powiem, jest wykorzystywane w momencie, kiedy czy podopieczny umrze, czy pójdzie do szpitala, one wracają do tych mieszkań służbowych. Natomiast cała reszta, tutaj słyszałam bardzo sympatycznie, że trzeba się o wizę van der Elst starać, tylko jak jedna pani jest chora, druga jest na kwarantannie, trzecia ma akurat COVID, a mam Ukrainkę wolną, to niestety podopieczny 4 miesięcy nie poczeka. Przykro mi bardzo. A mam wolną Ukrainkę, która zna całkiem nieźle język niemiecki, mogłaby w tym momencie jechać. Więc mają A1, wszystko jest pozałatwiane. Teraz właśnie dzięki też wojnie, niestety wojnie, nie trzeba czekać na z Urzędu Skarbowego na rezydencję podatkową, co wcześniej też panie miały A1 i to, co się czasami działo na granicy, to przepraszam, ale panie przeżywały horror. Gorzej były traktowane jak przemytnicy narkotyków, proszę mi wierzyć. I próbowałam, żeby te panie coś na ten temat powiedziały, napisały. One się tak do tej pory boją, że żadna z nich nie chciała. Deportacja jest, praktycznie była w jednym przypadku, dlatego że pani miała słownik ukraińsko-niemiecki w bagażu. Była deportacja na 2 lata, więc to nie są takie sobie przypadki. Wszystkie panie idą wtedy. To, żeby nie było wątpliwości. A ta pani autentycznie sobie pojechała, chciała pojechać do znajomych, bo miała przerwę w pracy u mnie. Mimo że wysyłaliśmy wszystkie dokumenty, wysyłaliśmy, że ona pracowała ileś tam miesięcy już, że były ZUS-y, podatki płacone, ona miała wynagrodzenie. Nie. Została deportowana na 2 lata. Ale to taki właśnie. Jeszcze pewnie do tego przejdziemy. Dziękuję pani Jadu, że też pani wskazała na to, że no właśnie kształtuje się też rynek w Polsce tej opieki live-in, tak, czyli tej 24-godzinnej. I że Ukraińcy, tak, Ukrainki, którzy są u nas w Polsce, często wchodzą na ten rynek. I teraz chciałem właśnie zapytać panią Rusłanę Pobieroźnik, która jest z nami. Pani Rusłano, witamy jeszcze raz. Pani Rusłano, no właśnie, inicjatywa, którą pani koordynuje, która powstała tak naprawdę chyba kilkanaście miesięcy temu, jest dosyć nową inicjatywą pokazującą, że Ukrainki i Ukraińcy chcą się zrzeszać, chcą walczyć na rzecz swoich praw. Z jakimi problemami się borykają, z jakimi problemami będą się borykali w perspektywie kilku lat? Jakie wyzwania państwo obserwujecie, jeśli chodzi o tą usługę opiekuńczą, usługi opiekuńcze tutaj w Polsce? Nie słyszymy pani? Prosimy o włączenie mikrofonu. Niestety nie. Cały czas cisza. A teraz proszę spróbować. To damy jeszcze chwilę. O, chyba. Właśnie, a proszę bez słuchawek spróbować. Też niestety. To może wrócimy, pani Rusłano, do pani za chwilkę.
Przejdę teraz do drugiego pytania. Oczywiście wrócimy do tej perspektywy polsko-ukraińskiej, bo ona jest dla nas też szczególnie istotna, zwłaszcza jeśli mówimy o wysyłaniu Ukrainek przez polskie podmioty dalej za granicę. Szanowni Państwo, drugie pytanie, bo patrzę też, że czas nam leci. Mam nadzieję, że dostaniemy dodatkowe 10 minut jeszcze z przerwy lunchowej. Chciałem też zapytać, ponieważ takim celem też organizacji tego panelu była nie tylko dyskusja dla samej dyskusji, tak jak często wśród badaczy dyskutujemy sobie o czymś, wychodzimy ze spotkania i na tym pozostajemy. Zależało nam i organizatorom także, żeby podczas tego panelu padły bardzo konkretne propozycje, nie wcale wielkie idee, jak zmieniać rynek, żeby wszystkim żyło się dobrze i lepiej. Oczywiście tego byśmy sobie życzyli, ale wychodząc z takiego założenia, to co też tutaj często padało i to co mówiła Ewa, między innymi kwestia, że kwestia opieki domowej, usług transgranicznych tym bardziej nie jest adresowana i politycy wcale nie chcą jej podejmować, bo rzeczywiście to co też pan Tomasz powiedział, tak, jest wiele, ten taki black box, tak, że nie wiadomo co z tego wyskoczy, więc politycy tego nie ruszają, ale zakładając, że nie proponujemy konkretnych rozwiązań decydentom politycznym, tylko reprezentując państwa biznesy, państwa interesy, czy grupy, które państwo tutaj reprezentujecie, co można zmienić, jakie dobre działania, jakie dobre praktyki państwo znacie, co można tak naprawdę, no może nie dzisiaj, ale jutro, czy po kongresie podjąć, zainicjować, jakie państwo macie pomysły, być może te, z którymi już gdzieś chodziliście, próbowaliście się przebić. To może znowu wrócę do Ewy, jak to ze strony badaczy. To trochę niesprawiedliwe, ale dobrze. Rozwiązania. Napisałam sobie opieka na agendę. No, myślę, że to jest taka oczywistość, tak? Że trzeba rzeczywiście taki lobbying uprawiać. Jest to po prostu bardzo ważny temat dla nas wszystkich. Wcześniej czy później będzie nas wszystkich dotyczył. Oczywiście bardzo problematyczny jest familializm, który dominuje w Europie Wschodniej i Środkowej. Oczywiście opieka wykonywana przez własnych członków rodziny ma dużo plusów, ale jest w międzyczasie po prostu nierealistyczna, tak? Ponieważ wszyscy pracujemy, tego tak naprawdę chcemy kulturowo. Kobiety, które kiedyś nadal w większej części wykonują tę pracę, w większej części pracują, szczególnie na Zachodzie, w Polsce zawsze pracowały, to wiemy. Więc ludzie są mobilni, o tym mówimy dzisiaj, tak? Wyjeżdżamy, więc jest to niemożliwe, tak, żeby ten rodzaj pracy spoczywał tylko na barkach rodzin, a tak to wygląda de facto, tak, że nawet w Niemczech tak mamy ubezpieczenie, za które wszyscy płacą, ale to nie jest właśnie pełne kasko, tylko gdzieś tam częściowe ubezpieczenie. Zawsze wychodzi się z założenia gdzieś tam, że rodzina się zajmie osobą starszą, dowartościowanie opieki, to będzie coś, co nas będzie zajmować. Znaczy, to jest bardzo ważny temat, no właśnie, żeby dowartościować również w sensie finansowym i myślę, że tutaj lobbying na rzecz modelu austriackiego jest o tyle dobry, że właśnie chodzi też o to, żeby ta opieka stała się częścią systemu, tak? Opieki w Niemczech na przykład, żeby gdzieś tam te pieniądze od ubezpieczonych płynęły za ten rodzaj opieki, żeby to nie były tylko prywatne pieniądze, ale chodzi też o zarobki i właśnie te dyskusje, które będziemy prowadzić, które właśnie tutaj też już padły, te słowa, kwestia kwalifikacji, klasyfikacji, robienia różnic między właśnie pracownikami z zagranicy i tymi, którzy na przykład w Niemczech pracują czy w Polsce. To będą bardzo trudne dyskusje. W literaturze mówi się właśnie o classification struggles, tak? Czyli taką walkę jakby i pytanie, no właśnie, o nierówne traktowanie pracowników, które czasem jest prawnie dopuszczalne, a czasem, i to bardzo często, oznacza dyskryminację, czyli nie jest dozwolone. To wszystko będzie nas gdzieś tam zajmować w następnych latach. Chciałabym zwrócić na jedną rzecz też uwagę, że musimy spojrzeć bardzo całościowo na opiekę i że ta opieka live-in w prywatnym domostwie, ona tylko dla pewnej części osób jest możliwa. I tu nie chodzi tylko o kwestię finansowania, że stwierdzimy, że tylko dla tych, którzy właśnie lepiej zarabiają, jest ona właściwa, tylko chodzi przede wszystkim o to, że nie możemy zapewnić w jakimś tam etapie opieki, kiedy ludzie są bardzo zależni, nie jesteśmy w stanie zapewnić
dobrej pracy pracownikom, tak, którzy pracują. To jest po prostu, chyba że, no właśnie, chyba że się ma bardzo, bardzo dużo pieniędzy i można dwóch, trzech pracowników zatrudnić jednocześnie. Także trzeba się otworzyć na różne alternatywy, oczywiście na opiekę instytucjonalną, która powinna być na bardzo dobrym poziomie, tak? Nie mówimy o tym, czego doświadczamy obecnie. Przywołuje się często modele skandynawskie tutaj na przykład i różne inne modele, które są dyskutowane obecnie pod hasłem caring communities, czyli właśnie różne formy mieszkania, łączenie pracy takiej właśnie charytatywnej, jakby wykwalifikowanych pielęgniarek, pracownic, które właśnie wykonują takie usługi opiekuńcze, że to wszystko gdzieś tam jest dyskutowane i trzeba patrzeć tak bardzo właśnie całościowo na taki miks jakby. Jeśli chodzi o jeszcze raz o usługi transgraniczne, to wiemy z literatury, że w momencie, kiedy migranci wykonują tego typu pracę, czy właśnie osoby, które już dłużej w danym kraju żyją, czy które to mobilnie robią, to zawsze gdzieś tam dochodzi do tej prekaryzacji i dlatego są to osoby, które są jakby najsłabszym ogniwem i należy je chronić. I pokazują właśnie przykłady innych krajów, na przykład Szwajcarii, że tam, gdzie ich prawa pracy są dość silnie chronione, tak, to właśnie te pracownice są w stanie się lepiej bronić, są bardziej świadome tego właśnie, czego mogą się domagać, ponieważ właśnie oczekiwania klientów są bardzo wysokie często, tak? Oni są przekonani, że mają kogoś do dyspozycji 24 godziny na dobę, a to jest oczywiście nielegalne, tak? I tym się właśnie agencje też zajmują, tak? Zarządzaniem tych oczekiwań. I tutaj, Ewo, jeśli pozwolisz, ad vocem pani Marzena Brinkman chciała zabrać głos. Dobrze. Tak, tutaj widzę bardzo dużą odpowiedzialność doradczą firm w Niemczech, którą na siebie bierzemy. My robimy to już dobrze, tylko niestety nie wszyscy mają te ambicje, żeby nie tylko zdobyć tego klienta, ale też zrobić porządne doradztwo, skąd wezmę pieniądze na to, żeby tą usługę refinansować. Jakich dodatkowych aktorów, o których mówiliśmy dzisiaj, mogę dołączyć do organizacji tej opieki, żeby nie była ona 24-godzinna, tylko żeby zachować nasze godziny pracy tej opiekunki, żeby zapewnić jej przerwy, żeby zapewnić jej dzień wolny i w ekstremalnych warunkach zaproponować klientowi opiekę przy pomocy dwóch opiekunek. A więc tą odpowiedzialność widzę po stronie doradczej, po stronie niemieckich agencji i myślę, że tu profesjonalizujemy się od lat i naprawdę większość ponosi tą odpowiedzialność już, ale nie bądźmy zmęczeni tym, żeby innych motywować do tego, żeby to doradztwo było na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję bardzo pani Marzeno. To sprawdzimy od razu pani Rusłano, czy teraz się słyszymy? Tak, chyba tak. Świetnie. Pani Rusłano, to witamy jeszcze raz. Wracając jeszcze na właśnie do pytania i od razu też poproszę panią, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, miała pani bardzo konkretne rozwiązanie, jak zaadresować kwestie pracowników i pracowniczek z Ukrainy w Polsce. Ale no właśnie, główne wyzwanie pani Rusłano, jak pani rozmawia z Ukrainkami, Ukraińcami, którzy pracują w sektorze prac domowych w Polsce, zapewne też część z nich planuje, próbuje wyjechać do Niemiec. Jakie to są wyzwania i też jakie rozwiązanie pani ma dla tych osób, które pracują w Polsce? Dwa w jednym pytanie. W naszym związku więcej dziewczyn chce pracować w Polsce. Powiem tak. Nie ukrywam, że parę osób, z którymi ja się kontaktowała, główne, co oni wyjeżdżają do Niemiec, to jest to, że większa pensja i zabezpieczenie pracownika tym mieszkaniem, jeżeli on przychodzi do służby społecznej. To akurat rozmawiałam wczoraj online z dziewczynami, żeby mi powiedzieli, co słyszeli między naszymi dziewczynami. I oni mi dali taką odpowiedź, że głównym powodem to jest to, że tam troszeczkę lepiej zrobiono to chronienie tego pracownika, niestety. Ale w większości dziewczyny chcą tu i dlatego oni jadą za, tak jak dziewczyny z Polski, Polki jadą dalej do Europy, żeby więcej zarobić, bo niestety tu mniej
chociaż to uważane, że za dużo zarobki, no ale jeżeli pan, państwo policzą tu minimalną krajową, co dziewczyny dostają za 24 godziny, to jest 4 godziny na godzinę, 4 złotych na godzinę, przepraszam. Pomyślcie sobie za na 24 godziny, bo jest chory na tyle, że spią 4 godziny maksa. No to dziewczyna ma być tych 24 na nogach tam i ona jedna. Ale z drugiej strony pan Adam wspomniał, że bardzo dobre rozwiązanie to będzie opieka społeczna, żeby oddać do starszych czy chorych osób. Bardzo dobry, jeżeli też zrobiona ta opieka społeczna, a u nas pracują dziewczyny też w opiece społecznej z naszego związku. I jeżeli jedna opiekunka zajmuje się 8 albo 15 osób ma na sobie, to no ja nie wiem, ale każdy by nie chciał pewnie swoją mamę czy tatę dać na taką opiekę zdać. I lepiej już by była ta starsza osoba w domu, w swoim domku z jedną opiekunką. Ale niestety ta opiekunka, zwłaszcza z Ukrainy, dziewczyna, tak samo jak dziewczyny z Polski jeździli do Chicago, które nam bardzo dużo wskazówek dawali, jak nam związek zrobić i jak walczyć o swoje prawa, które oni walczyli tam w Chicago, to ma dużo, dużo takich biurokratycznych pytań. To znaczy z wizami, tak jak było wspomniane, i z tymi, jeżeli tylko się kobieta czy tam podopieczna przywiąże do tej swojej opiekunki, już musi ta dziewczyna wyjeżdżać. Bo ta starsza pani nie może jej załatwić i urząd pracy, i legalizację. Z drugiej strony mam, no tak wyrobiliśmy sobie i chcieliśmy napisać do rządu, taki zwrócić się do rządu, że swoimi postulatami i z takim pytaniem jest, bo ja się zajmuję opieką dzieci i jestem na tak zwanej uaktywniającej umowie pracy. To znaczy rząd polski wspomaga rodziny i tym nianiom do opieki do dzieci do 3 lat życia dziecka daje, płaci ZUS. A ta pani starsza, która ma emeryturę 2000 i musi jeszcze i nie każde dziecko podopiecznych może sobie pozwolić tam jeszcze zapłacić ZUS. No pensję tak, a ZUS i wyżywienie i czynsz, no i ciężko. Jeżeli by tak, bo my już zwracaliśmy, ja spotykała się z Magdaleną Bejet, posłanką, i rozmawiałam na temat takiego programu, żeby wysunąć tam na Sejmie, czy rozwiązania takie, żeby tak samo wspomogli tych starszych osób w ten sposób, jak mam do dzieci, to znaczy dla niani. Taki sam podobny program. Po pierwsze, każda z dziewczyn by chciała pracować legalnie i do państwa i tak zwracali się by te pieniądze. Plus jeszcze jakiś procent, że ona płaci od siebie. I nie byłoby takiego dużego problemu z tym samym zatrudnieniem. Plus jeszcze zrobili, jeżeli nawet ta pani, która ma teraz, zrobili tak, że ta opiekunka, która opiekuje się starszą osobą, ona nie może zrobić sobie karty pobytu, przedłużyć to, nawet jak pani chce, bo musi mieć całą minimalną krajową. A kiedyś było, jeszcze parę lat temu, że dawali kartę pobytu, przepraszam, na 3 lata na pół stawki, na pół etatu. No i to już było łatwiej i tej starszej pani też było łatwiej to zatrudnić. A ja powiem tak, powiem państwu, ja niedawno była w Muzeum Warszawy na takiej wystawie niewidocznej.
Były takie. I czytałam na ścianach te wszystkie listy i nic się nie zmieniło, 200 lat minęło, nic się dokładnie nie zmieniło. No nic, tylko tam przyjeżdżali dziewczyny z wsi, z Mazury i tak dalej do Warszawy czy dużego miasta. Nic się nie zmieniło. Ani władza nie robi niczego dla pomocy nie tylko Ukrainek, nawet tych dziewczyn Polek, jakie pracują, wszystkie w opiece pracują. Nie ma nic wspomagania, a zwłaszcza tych podopiecznych. A to się zżywają, czasem nadużywają, bo niedoskonała ta struktura. Pani Rusłano, dziękuję serdecznie też, że pani wspomniała o tej wystawie w Warszawie. Rzeczywiście wyjątkowa ekspozycja. Dziękuję też za adresowanie tak wielu licznych kwestii, jeśli chodzi o tą tutaj perspektywę naszą, polską, jak wygląda sytuacja u Ukrainek i Ukraińców. Ze względu na to, że już tutaj wyświetla nam się, że przekroczyliśmy czas, ale myślę, że jeszcze kilka minut dostaniemy, żeby zaadresować konkretne rozwiązania. Pani Ado, co pani by postulowała, jakie dobre praktyki powinny zostać wdrożone, żeby te wszystkie kwestie, o których dzisiaj rozmawialiśmy, o których ja mówiłem, wcześniejszy prelegenci, prelegentki, co mogłoby zostać zmienione z perspektywy pani przedsiębiorczyni działającej, no właśnie na tym rynku polskim i niemieckim, co by pani postulowała, co powinno zostać zrobione w pierwszej kolejności? Biorąc pod uwagę, że jest problem, zaczynam być z opiekunkami, ja bym przede wszystkim zrównała prawa polskich i ukraińskich opiekunek, jeżeli chodzi nawet o nasz ukochany rząd, o nasze różnego rodzaju urzędy. Taka dygresja mała, że tak powiem, wygrałam sprawę karną ze Strażą Graniczną, bo mnie podano do sądu, że opiekunka ukraińska za dużo zarabiała. Tak, dygresja. Czyli tak można. Można, a jakże. Udało mi się wygrać. No, także bym chciała. Dalej, przede wszystkim potrzebujemy większych kwalifikacji dla opiekunek. One są, te szczególnie do Niemiec, one są, że tak powiem, one biegają po różnych firmach, szukając tylko i wyłącznie pieniędzy. Natomiast, żeby za kwalifikacjami szło większe wynagrodzenie, ja to rozumiem, ale żeby w jakiś sposób można było te opiekunki, żeby one wiedziały, że one reprezentują daną firmę, to jest o wiele lepsze dla firmy i o wiele lepsze dla opiekunki. Bo jeżeli firma jest dobra, to i opiekunka od razu z automatu jest lepiej postrzegana. No i bym chciała, żeby nie było tych wiz van der Els, bo to praktycznie rzecz biorąc nie ma żadnego sensu. Nie po cichutku powiedziano w ambasadzie w Niemczech, znaczy w polskiej, w niemieckiej w Warszawie. Niech pani, szkoda pani czasu i pani pieniędzy. My pani nie wydamy wizy van der Els dla opiekunek. Więc przepraszam, ale to jest utopia to, co się mówi na temat wizy van der Els, żeby Ukrainki puścić tam oficjalnie i legalnie do pracy. Druga rzecz, jaką bym chciała, to standaryzacja usług. To jest bardzo ważne. No i trzecia, mam takie marzenie, żeby była taka kompatybilność pomiędzy różnego rodzaju instytucjami zajmującymi się osobami starszymi. Czyli i lekarz, i pielęgniarka środowiskowa, i opiekunka, i dom opieki, i dzienny dom pobytu, i na przykład te służby pielęgnacyjne, i jakieś kluby seniora. I żeby to wszystko było razem, i żeby ci wszystkie osoby, które się tym zajmują, mogły między sobą się porozumiewać i, że tak powiem, pomagać tym starszym ludziom, bo tak naprawdę to my ich odprowadzamy, a za chwilę to ktoś następny będzie nas odprowadzał. Jeżeli my sobie nie wytworzymy fajnej opieki teraz dla naszych rodziców, to nami to się tak za bardzo nikt nie zajmie. No może Filipinka. O właśnie, to jest chyba kierunek też, który już się obserwuje. Dziękuję bardzo pani Ado, też zwłaszcza, że pani zaadresowała kolejne instytucje, które chyba powinny zostać dołączone do tego modelu, który zainicjował pan Tomasz. Ja troszkę rozwinąłem, no właśnie, być może za rok będzie okazja, żeby zaprosić też przedstawicieli opieki długoterminowej instytucjonalnej. Panie Tomaszu, kończy się jutro kongres w środę. Jakie działania mogłyby już zostać podjęte? Jakie też perspektywy Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej mogłyby zostać wprowadzone? Czego byście państwo oczekiwali też jako związek reprezentujący, no właśnie, firmy, którym zależy na wypracowywaniu standardów i wysokiej jakości usług? No zdecydowanie najszybszym rozwiązaniem byłoby, gdyby państwo zaangażowało się również finansowo w rynek opieki domowej. Ale tak jak pani Rusłana powiedziała, 200 lat się to nie wydarzyło, więc może i 200 następnych lat też się nie wydarzy. Więc na to raczej nie mamy co liczyć. To jest świadoma polityka braku polityki, czyli państwa nie angażują się w to. No czemu? No dlatego pewnie, że jest za drogo.
i gdyby się zaangażowały, musiałyby znaczne sumy przeznaczać na to, więc się nie będą angażować. Kilka pomysłów padło, więc ja tylko nawiążę do tego, co było powiedziane. Opieka na agendę to jest bardzo fajny postulat i do tego bym zaprosił przede wszystkim też media, żeby uczestniczyły w tym, żeby mówić o opiece domowej w Polsce, w Niemczech, w Europie. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, o czym powiedziała pani Ada, standaryzacja usług opieki. Jeśli chcemy coś regulować, to musimy wiedzieć, co to jest i z czego to się składa i jak to powinno wyglądać. Więc najpierw my musimy dookreślić, jak ta opieka standardowo powinna wyglądać, żeby przejść później do kroku numer dwa regulacji. Trochę takim podpunktem do tego punktu mogła być jakaś rejestracja usługodawców, tak żebyśmy wiedzieli w ogóle, kto świadczy tą usługę, kim są ci usługodawcy, ilu ich jest, o jakiej skali zjawiska mówimy tutaj. Po czym moglibyśmy przejść na przykład do jakichś takich kryteriów, które dopuszczałyby tych usługodawców do bycia w tym rejestrze. I kroczek po kroczku poszlibyśmy do jakości usług opieki. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak zapowiadałem, nie udało nam się zaadresować wszystkich kwestii. Bardzo się cieszę, że tak bardzo wiele różnych wątków się pojawiło. Niestety Adam Rogalewski musiał uciekać, chyba że jesteś z nami, Adamie, ale z tego co wiem, niestety już ponad pół godziny temu musiał niestety od nas uciec. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć i to, co też powiedział pan prezes Stefan Schwarz na początku, że ten temat, no właśnie, on chyba przez rok się nie zmieni. Prawdopodobnie za rok będziemy, mam nadzieję, w takim, a może powiększonym składzie dyskutowali o kolejnych tematach. Miejmy nadzieję, że coś się wydarzy. Przed nami wybory polityczne. Zobaczymy, czy, no właśnie, opieka na agendę, czy coś się zmieni. Zobaczymy też, jak będzie sytuacja w Polsce się zmieniała, bo tutaj z jednej strony Ukraińcy, Ukrainki rzeczywiście świadczą te usługi opiekuńcze, ale pani Ada też wspomniała o tym, że no właśnie Filipinki, to też już się obserwuje ten trend, że osoby, które stać na to i na przykład chcą, żeby ich dzieci zwłaszcza, czy osoby starsze były opiekowane przez osoby, które mówią w języku angielskim, Filipinki są tym naturalnym kierunkiem. W ogóle, szanowni Państwo, odsyłam Państwa do tej ciekawego wątku w literaturze, jak Filipiny regulują branżę opiekuńczą, ten cały eksport pracowników, który od 1974 roku z powodzeniem jest realizowany i tak naprawdę Filipinki świadczą pracę w każdym państwie świata, już nawet również w Polsce. Szanowni Państwo, też zapowiadając, że ten temat nie zginie, on będzie na agendzie, będzie na pewno na agendzie Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej. Tutaj mam też możliwość i zapowiedzenie, że już niedługo ukaże się raport, za który ja będę odpowiadał, dotyczący właśnie wyzwań. Dlatego traktuję to jako pewnego rodzaju preludium, ten nasz panel, o którym sobie dyskutowaliśmy. Sporo wątków się pojawiło. Cieszę się bardzo. Jeszcze raz dziękuję za tak zróżnicowane podejście, za tą otwartość. Dziękuję też pani Rusłanie i Adamowi, który niestety już musiał od nas uciekać. Mam nadzieję, że również podczas kolejnych wystąpień paneli oraz jutro podczas tego dnia praktycznego te kwestie opieki będą wracały. Myślę, że też pytania, jeśli ktoś z Państwa będzie miał do nas, do ekspertów, ekspertek, którzy uczestniczyli w panelu, myślę, że będzie taka możliwość podczas przerwy, a teraz już nie zabierając czasu z przerwy lunchowej, serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję przede wszystkim panelistkom i panelistom, pani Rusłanie, Adamowi i mam nadzieję do zobaczenia za rok w jeszcze większym składzie. Będziemy dokładali puzelki do tego wymiaru, jak wygląda ta opieka transgraniczna. Być może poświęcimy też jeszcze więcej czasu tej perspektywie ukraińskiej w Polsce. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu.